Czy brak skinów Cię dobija? Zmień to i weź udział w kalendarzu, w którym do zgarnięcia są skiny o wartości około 500 zł. Wybierz wolny numer od 1 do 40. Zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i CSGO Skins dzisiaj. 7130 zł, tyle mam na dzisiejszy opening. No jak ktoś ostatnio pisał, że legenda głosi, że zaczniesz film z przegraną battlą. No, zobaczymy jak będzie dzisiaj, dlatego no moją taką ulubioną, no jedną z ulubionych szczęczek na battle, czyli oczywiście procentówka z Tiger Toothami, sobie ją oczywiście wrzucamy i liczymy oczywiście, że tego Tiger Tootha uda nam się zdobyć. Oczywiście przypominam o kalendarzu, bo dzisiaj wraca już w redce kalendarz, więc jak chcesz wziąć udział, sub dzwonem, łapa w górę pod filmem, oczywiście napisz komentarz z numerkiem jaki jest z kalendarza, dołącz na Discorda, bo to sprawdzam. I już tylko do kreacji, na CSGO skincie, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście ten magiczny plusik i wpisujesz kodzik Crocs przez 2x, który daje Ci darmową skrzynkę na start i 10% więcej do każdej płaty, więc kod możesz sobie dowolnie używać, jak chcesz sobie konto oczywiście doładować. Oczywiście, jak jesteś osobą pełnoletnią. Ostatnia skrzynia, no i te Tiger Toothy, ktoś chciał po prostu, żebym przegrał, żebym stracił moje tutaj fundusze, więc widzu, z pozdrowieniami dla Ciebie, mam nadzieję, że jesteś dumny, że wuja jest teraz, mój portfel jest chudszy o jakieś 2000 zł. Wrzucamy skrzynkę Luxurious. Z 4 sobie wrzućmy, 1680. No jak zostanie mi, kurczę, reszta tego budżetu mojego, jaki był na ten film, no 3400, jakby mi zostało, no to kurczę, nie jest suma, która mnie pocieszy. No chciałbym jednak, żeby tutaj ta bitwa została przez nas wygrana. No i właśnie takie rękawiczki nas tylko do tego przybliżają. Zobaczmy, dwie skrzynki jeszcze, kolejna para rękawic. No ja już nie wierzę, żeby tu się coś złego stało, więc mogę sobie już chyba dopisać z koło 3 kafle do mojego oczywiście balansu. No mniej więcej tyle strzeliłem, 2957, więc spoko, coś tam ukuliśmy. Jest oczywiście evencik, to sobie zakręcę, bo może akurat mi uda się trafić jakiegoś takiego no, fajnego, drogiego skina, jaki jest oczywiście w skrzyni do trafienia. Jest hiper bestia, 187 zł, 126 płacimy. Kurczę, brakuje mi, panie CSGO Skins, brakuje mi naprawdę jakiejś takiej droższej skrzynki eventowej. No przecież jakby była skrzynka eventowa za 100, 150 czy 200, no to przecież ja bym ją otwierał, no stop stary, no naprawdę, poproszę, tutaj wnioskuję o jakąś, nie wiem, jakby była jakaś może druga tura skrzyneczek eventowych czy coś, albo w następnym evencie, no to ja bym poprosił stary, jak się podpisujesz pod tym, to napisz w komentarzu, że poprosimy droższe skrzynki, żeby można było się bardziej tutaj pobawić. 160 zł, no dobra, będzie jeszcze jedno otwarcie i na koniec tutaj hiperbestia spada, więc jest to otwarcie na plus jak najbardziej. No taki letni tutaj evencik, nie, więc spoko jak najbardziej. Skrzyneczkę, anarchia już nie jest na promocji, no ta anarchia no naprawdę bardzo ładnie dawała, jak była na tej promocji. Zobaczmy, jak będzie dawać teraz. 630 zł i czy to będą rękawice? No będą, więc i jak najbardziej tutaj. A jednak nie, jednak dochodzimy na minus. No dobra, pochwaliłem za wcześnie, więc no musimy się podzielić tym, co mamy, tak? Tutaj o dziwo takie gorsze otwarcie, tak wiesz, to jest właśnie dowód, żeby nie oceniać książki po okładce, bo takie wiesz, otwarcie, które na pierwszy rzut oka nic nie daje, dało nam więcej stary niż tamto otwarcie z tymi rękawicami i czymś jeszcze, więc no nie oceniamy książki po okładce, tak? Jeszcze jedna skrzynka, anarchia, znaczy trzy tak naprawdę. No, ten Lit Museo trochę zaniży, no bo on kosztuje... Okej, no jednak nie. Jednak coś tam dało. No nie będę otwierał no, samych tych procentóweczek z Hołem tak bez battli, ale procentóweczkę za WP-o no, myślę, że możemy potwierać. 50 zł. Okej, okay, to fit. Jakaś tutaj... O właśnie, redlining. Właśnie o to chodziło. Kurczę, chciałem już odpuścić, ale mówię, no nie, no jeszcze raz dziadne, no. I teraz dwa otwarcie z rzędu na minus. Mamy plusik. Lecimy dalej. Jakaś skrzyneczka jeszcze 50-50 by się przydała, co? Jakiś, nie wiem, z jakimiś fajnymi skinami. Skrzynki 50-50 to też jest naprawdę bardzo duży potencjał, też je bardzo lubię. Nie tylko same te skrzynki. Ale strzał! A simówka nam spadła, no dobra. 3000, czy ja chcę tyle? No nie, nie, nie chcę tyle. Chyba poświęcać. Dlatego zjeżdżamy niżej. Wrzucamy skrzynkę Beast 3, Anarchia. Luxurious, tak i tak. Niech będzie taka bitwa na trzy osoby. Zobaczmy, jak nam pójdzie. 2000 prawie, że 500 zł.
Więc wrzucamy sobie cyk jednego bota, cyk drugiego i lecimy. 7 skrzyneczek. Skrzyneczki Beast. W szczukach 3 na początek. Tutaj Battlescale będzie dla mnie. Ale o dziwo. Najdroższy ten Kumisio Dragon. Okej, okay, jest. Ojojoj, jest potężnie. Kill confirmed. Bardzo ładny skin. Na w ogóle chińskich serwerach w ogóle jeszcze pięknie wygląda. Jak był ten IM. Cheng Chu. No wiesz o co chodzi. Ten ostatni, co był w Chinach. To właśnie tam transmisje były z tego CS-a, tego co w Chinach jest, nie? Perfect World'a. Bo oni tam osobnego CS-a mają. I tamte niektóre skiny są pocenzurowane, nie? Jest bardzo dużo. Oho! Oho! No. No, ametyścik, coś tutaj poratujesz? No czy to będzie. Wow! Factory New, come on! 6000 z takiej bitwy! No dobra, ej, tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się totalnie Factory New tego Ursusa, albo nie spodziewałem się, że będzie tyle kosztował, okej? Okay? Myślałem, że z 800 będzie kosztował i tak się niestety, no, na moją niekorzyść zakończy ta bitwa. No ale okej, okay. Mam Factory New za ponad 2 i mamy wyciągnięte bardzo dużo z tej bitwy. Oni mają tam swojego CS-a, tego Perfect World'a, tamte skiny są podcenzurowane i właśnie takim najbardziej znanym tym ocenzurowanym skinem jest właśnie USP Kill Confirmed, który nie ma czaszki, tylko ma taką jakby robotyczną głowę i jest niebieski, nie? Tam na Luffie, więc naprawdę no wygląda to kosmicznie, naprawdę pięknie i wiele osób uważa, że no, jest to ładniejszy USP niż ten nasz, nie? Jestem w stanie to zrozumieć, tak? Jak najbardziej. Dwie ostatnie sinki. No tutaj te Tiger Tuffy coś chyba nie sprzyjają nam dzisiaj, bo chyba nie chcą tutaj dla wyjadać jeszcze jednego tutaj karambicika. Ja byłbym bardzo, bardzo ucieszony. No i mamy na koniec. Nie jest to karambit, no ale okej, okay, tym też możemy się ucieszyć. Już chciałem mówić, że w widzu no tak bardzo chciałem, żebym zaczął przegrywać, no i zacząłem. No na szczęście nie. Prawie 12 koła, tak naprawdę kurczę. Znikąd. Tak troszkę, no nie powiem. Jestem pod wrażeniem, że aż tyle udało nam się wyciągnąć. Royal, Amethyst jeszcze raz. No ten Amethyst nas uratował. Dobra, zróbmy coś takiego na 4 osoby i weźmy Underdoga. No czuję coś tego Underdoga dzisiaj. Znaczy dzisiaj, no dzisiaj generalnie nie, ale w tej bitwie go coś tak czuję. Wrzucamy raz, wrzucamy 2 i wrzucamy 3. Lecimy! 6 dwie anarchie na początek. Oj, no mogliśmy gorzej zacząć. Ale no, nie ma tragedii, tak? 10 zł tylko tutaj. Oj, no właśnie, drugi player tu. To mogło być gorzej zdecydowanie. No dobra, te Hyper Bestie 300. Okej, 82. No prawie najmniej. Zobaczmy, żeby tu. Nie! Ajajaj! No to nie tak się. No... Tu musi. Jemu coś musi rzucić. Jak jemu coś rzuci? Z tego ametysta to jest win, stary. Proszę, no nie! I mi spada Ursus. Ajajajajaj. Kurczę, no to nie tak miało wyglądać, ale spokojnie, wuja ma jeszcze jeden plan. Tylko zejdźmy sobie niżej i wrzućmy skrzynkę z hołdem, tak? Właśnie nie, czy 2%, czy 3%. 6 szans na hołda, stary. No jak te Tiger Tuffy dzisiaj nie chciały, tak wiesz, tak rzuciły od niechcenia, to może hołd. Może hole tutaj pokaże, że chce dla wuja dać. Zobacz, pierwsze otwarcie, niestety nic. Otwarcie kolejne, no jedno takie otwarcie, 800 ponad. 800 wam zabiera, znaczy no mi zabiera, tak? Póki co, mam nadzieję, że tak nie zostanie do końca. Zobacz, ostatnie 3 szanse na hole. No proszę, to jest 5 koła. Nie chcę 5 koła w płoto, stary, wyrzucić. 2 ostatnie szanse. Proszę. M4 hole. No blisko. Ostatnia skrzynka. No weź daj na koniec. Nie dała. No dobra. 5 skrzynek jeszcze. 3 osoby. Fiu. Chciałoby się rzec. No dobra. Jest to odklejka. Jest to bitwa z serii tych odklejonych. No ale zobaczmy. 5 szans na hola. Jeżeli mi tutaj ten hole nie spadnie, to się popłaczę. 4 skrzynki. Lecimy. Nie ma nic. 3 ostatnie szanse. Panie CSGO Skins, proszę.
Dobra, dalej nic. Może teraz. Dla wuja, tam przeleciał jeden, ale na środku. I proszę, ostatnia skrzynka. Nie chcę się z Lidem już żegnać. No, ale będę musiał się pożegnać. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. No, może jutro się uda. Dzisiaj się nie udało. Bo już, no naprawdę fajny profit był. Na 119 zł. Dziękuję bardzo serdecznie. To jest za nagrodę pocieszenia. Widzimy się jutro. Siema.